Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym 149 odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie relacje z gali Hajlik 2. Zapraszam. Zajebistą telewizją jest Palhajs TV. Ej, ziomal, hajs pal. 4 dni nie waliłem konia? Teraz tu jest prawdziwy bal. Ja nie wiem, o co ci chodzi, kurwa, nie? Ja pierdolę. Guli, guli. Jeszcze raz, że co? Gówno w dupie tuli. Stary, proszę, nie rejbij głowy. I spokojnie, gdybym tylko chciał, mógłbyś mistrzem świata. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Proszę Państwa, jesteśmy już w Krakowie i jeżeli pamięć mnie nie myli, to jest pierwszy raz, kiedy Palhajs TV odwiedza Tauron Arenę. I w końcu mogę to powiedzieć, zapraszam na moje i Luizy pierdolenie w Tauron Arenie. Za tymi drzwiami podobno jest winda, którą wydostaniemy się na górę. Zapamiętajcie, gdzie mamy auto. Ochrona nie kłamała, jest winda. Maksymalnie dwie osoby. Kurde ty. Skoro jest napisane, że wejdą max dwie osoby, to spokojnie wejdą ze cztery, a nawet jeszcze piąty szwagier by wszedł. To jest jak z datą ważności piwa. Spokojnie pół roku po można jeszcze wypić. Ja nie wiem, czemu te gale nie mogą być, kurwa, wszystkie latem. I teraz spróbujemy, nie wiem co próbujemy znaleźć. Ja bym chciał toaletę. Jak widzimy, trochę ludzi już jest. My tylko przemykamy tutaj, a wyobraźcie sobie, jak ci tutaj stoją i marzną, co fajnie. Zimno czy ciepło? Ciepło. Lato. Ile stoicie już tutaj? No patrzcie, jaką teraz mamy kolejkę. A, czyli wyszliście z kolejki do nas trochę i straciliście miejsce. Od jednej z naszych widzek dowiedzieliśmy się, że dzisiaj tu w tym miejscu, na obiekcie, odbywają się zawody w karlingu. Więc idziemy zobaczyć, czy to prawda. Wołunio? Nie, podobny jestem do Wołunia. Mogę zdjęcie? Ale szybko, bo w pracy jestem, zamulacie. Mogę też? Wy też na karling? Zobacz, Piotrek, jaka wielka pomarańcza tej. Kurwa, jakaś. Ale ja tam. Bo to jest tor karlingowy, rzucają pomarańczami, trzeba uważać. Weszliśmy, rzeczywiście nikt nie kłamał. Tutaj dzisiaj odbywają się zawody karlingowe. Ale zanim karling, to najpierw pissing. Bo Piotkowi się bardzo chce kikać. Dobry? Powiedzcie mi, chłopaki, co wy tu robicie? Próbujemy grać w karling. Próbujemy, próbowaliśmy. Karling. Tak. Ale to teraz nie powinno być tak, że są takie teraz poprawność polityczna i to się powinno nazywać niskorośling? Nie. Nie wiem, o czym pan mówi. Żeby nie używać słowa, które zaczyna się na K, a kończy na arzeł. Nie no, jakbyście mogli, ja nigdy by cię nie widziałem, moglibyście chociaż pokazać nam na żywo cokolwiek? Znaczy my jesteśmy po meczu, to może tutaj instruktorzy stąd, bo my skończyliśmy mecz, no my jesteśmy gościem, my przyjechaliśmy. To naprawdę, nie, tak? Nie, na drugą stronę, na lewo. To na lewo, tak. Tylko to na kopięte masz. Aha, wejdź tylko nogą tą bez tego, to jest śliskie, więc uważaj, dobra? Nie, odwrotnie, nie tą nogą. O kurwa! Bo upadniesz, no wejdź normalnie, bo ja mam, no. No, jestem, no. Ja się zabiję tu zaraz. Kucasz. Najpierw kucnij, no. Dotąd mi, tutaj stopy dotąd. Mhm. No. Kucasz. Trzymaj nos do stopa. Tak, pupa lekko do góry. No. Do tyłu, tamta noga. Pachołkami też. I teraz tamta noga, co jest z tyłu. No. Do przodu. Nogę z tyłu wyprostuj. Bardziej wyprostować? Tak, i sobie pokaż spodnie. Dobrze. Tak myślałem właśnie. Dobrze. Ale daleko pojechałeś tej. Ty no, nieźle, nie? No nie myślałem, że takie rzeczy na Hajliku się dzieją. Malik, słuchaj, uważam, że powinien się to połączyć jakoś, nie? Że do oktagonu tak wjeżdżają, nie? Teraz zrób to wszystkim. Gdzie jak on doleci, to wtedy są punktowane rzeczy? Żeby był punktowany, musi tam tą czerwoną w ogóle. No, kucnij sobie. Tutaj? Ta szczota zawsze ma z jednej strony plastik. Ten plastik, ja ci przepraszam. Zdecydowanie lepiej poza lodem się czuję, nie? Boże, jak ja się zmęczyłem, zobacz, jak mnie zrezygnowali.
No powiem wam, że Marcin w ogóle na łyżwach nigdy nie jeździł, nie? Więc dla niego to jest ale takie... Ale na rolkach. Miałem takie plastikowe kółka. Plastikowe rolki miałem, nie? I ze śmietnika takiego na śmieci. 2,5 metra skoczyłem, zrobiłem 3-6 w powietrzu, spadłem na ziemię. Rolki się rozleciały, złamałem nogę i się skończył biznes, nie? Naprawdę, wymyśliłem sobie, że z takiego śmietnika skoczę na dół, że zajebiście, nie? Bo przed wakacjami z 3-4 klasy podstawówki. Po wakacjach poszedłem z kolegą na kasztany, spadłem z drzewa, złamałem rękę. Proszę Państwa, no kto by pomyślał jeszcze 10 lat temu, że Wołwunio będzie w Tauron Arenie grał w karting. Idziemy, bo zaczynają się zawody, nie będziemy ludzi peszyć, więc wracamy do tego, po co tu przyjechaliśmy, czyli robienia sobie jaj. W czasie, w którym Luiza korzysta z toalety, chciałem wam wszystkim wszem wobec polecić krakowski klub karningowy. Naprawdę bardzo fajna ekipa. Nie za wiele jakby się nauczyłem, ale stwierdzam jedno. Karting jest zajebiście prosty i spokojnie, gdybym tylko chciał, mógłbyś mistrzem świata. Może nie w tym roku, ale w przyszłym spokojnie. Następna olimpiada byłaby moja, ale że nie mam czasu. No niech oni się bawią. Naprawdę polecam, jeżeli jest jakiś klub karningowy w Polsce, który nas teraz ogląda i chciałby nas zaprosić, żebyśmy rozegrali mecz taki karningowy. My kontra wy, kontra ktokolwiek. Zapraszam, bardzo chętnie zrobię odcinek o jakimkolwiek klubie karlingowym. Bo to naprawdę jest proste. Proszę Państwa, zapraszam na Hajlik. Luiza, zobacz, gdzie mamy wejście. Kasa numer 7? Nie no, od alei tej... To jest piąta, a tam była szósta. Chodź, zobaczymy na mapie. Wejście jest od CHM1 i Alei Pokoju, czyli gdzieś tu. No i gdzie to będzie? To musi być na dole chyba, nie na górze. Tak obstawiam, że wejście do mediów jest tu. O! Staniemy sobie przy tych ogniach, to będzie nam ciepło. No, proszę Państwa, tak trochę jak przy koksowniku, nie? Fajnie? Aha, ale ja nie potrzebowałam takiego dogrzewania. Dlaczego? Jest mi ciepło, bo mam na sobie kurtkę z Diversa. No ja też mam, ale muszę założyć tak, muszę założyć kaptur na głowę. Ta grana? Jaka pani? To jest pan! Co robicie? Siedzimy sobie, bo zimno. Ale to najerane u was. Ja nie! To co tak śmierdzi? Jak się, no bo tu przyszliśmy tak po kimś i tak. Ktoś tak już. Tak. Rozumiem. Pijecie coś? Nie, możemy. Kto wygra dzisiaj? Lexi i Denis. Denis! Lexi i Denis. Tak. Ale oni nie walczą ze sobą. Walczą ze sobą? Nie! No Lexi, Fagata i Denis kimś tam. Nie pamiętam. Aha. A no tak. A Mini Mike wygra czy... Mini Mike! Tak. Murek za tym, za Mike'iem. Murkiem, za nim to murkiem, bo on mały taki. No dobra, to wam nie przeszkadzamy. Elewa Kraków! Pa! Hejka gryzolki. O, niech się tam kiszą. To będzie gdzieś tak wstawione? Na YouTubie, no. O, to dobrze. A jak się pan nazywa tam na YouTubie? Wuwunio. Dobra. Ja już subskrybuję, do widzenia. Dzięki. Chciałem tylko zaznaczyć, że jesteśmy jedynymi mediami, które odbierają media dzisiaj, bo wszyscy odebrali wczoraj. No bo tak, ale tak zawsze jest. Na Fame MMA tak jest, wszędzie tak jest. Malik, Wojtek, Kasiusz, apeluję teraz tutaj do trójki włodarzy. Nie możecie się umówić, żeby one były na przykład piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, uważaj, wpadłeś na sukę, uważaj. A go ostrzegłeś? No bo chłopaki są w środku, nie? Wojtek, Malik, Kasiusz, apeluję do was. Boxel też możesz posłuchać. Ej, ale jakby było tak, że masz taki karnet na trzydniowy... Ale w jednym miejscu, a ta serena. W piątek Fame, w sobotę Hajlik, w niedzielę Prime MMA. Do domu wszyscy jadą, hotel jeden. Po co to komu? Ej. No, dlatego się zdziwiłam, że po co my tu idziemy, no. Nie, dalej i tu w prawo i tu. Ci mówię. No co ty mówisz, że w prawo? No nie ma tu tego. Jestem przekonany, że nie, ale no, spoko, nie no. Zapalenie pęcherza. No nie, zeszliśmy górą i tu był ten tunel, i tu jest ten tunel. Trzeba do niego wejść z tamtej strony. Nie, tutaj, tymi schodkami na górę. Co? W sensie, że tymi schodkami tutaj? No. Patrz, tu jesteśmy, a to jest tu, to wejście. Mamy czas do 20, żeby wejść. Półtorej godziny jest czasu. Nie no, idziemy na wejście od centrum handlowego M1. Tu jest wejście od centrum handlowego M1 i ulicy Pokoju. I tu jest zaraz wejście. Jeszcze kawałek nam tylko został. I teraz tu tunelem i tu wejdziemy. Media akredytacja tutaj od 18.30, tu można podobno wchodzić, czy nie tu? Tak, jest. Luiza, Marcin, tak? I Piotr Janczar. Zgadza się? Tak.
Uff, powtarzam to po raz kolejny. Kto kiedykolwiek odbierał akredytację na jakąkolwiek galę, to się w cyrku nie śmieje. Straż pożarna, dlatego, że dzisiaj możliwe, że będą dymy. Pani ma doświadczenie, od razu to widać, że pani ma doświadczenie. Nie robi tego pierwszy raz, nie? Drugi pewnie się okazało. Trzeci. No to teraz będzie czwarty. Są jakieś dziwne miejsca, no, w którym ludzie proszą sobie zapiąć tą opaskę, czy wszyscy na rękach? Jeszcze o tym się nie na razie, wszyscy na rękach, no. To może ja będę pierwszy. Piotrek, daj ci Boże, no. Na udzie może być? Oczywiście. Z tamtej strony są już media jakieś, to my się rozpatrzymy około. O, tam są media. No. Tak. No to dziennikarze, no to tam idzie. Guli, guli! Z kim Zony robi wywiad? Proszę Państwa, teraz widzimy, że Zony przeprowadza z kimś wywiad. Jakbyśmy mogli coś jakiegoś na TikToka, tak, coś ten? Zachęcicie naszych ludzi do obserwowania? Zachęcam waszych ludzi do zaobserwowania. A, to te kamery. Tak, a to ty jesteś z Haliga, jesteś? No, tak. Od Malika? Mam, to tak wygląda, no. A poznałeś pana Malika? Kurde. No jeszcze nie miałam okazji, bo pan Malik taki niedostępny. Nie, no poznałam. Tak? A ty poznałeś? Ja? Mhm. Nie pamiętam. Może? Czy ekipa Pal High TV ma coś na rozluźnienie? TV. Nie, nie ma. Dzisiaj wracamy samochodem do Warszawy, więc musimy być trzeźwi. Ale nie każdy, nie, przecież nie wszyscy prowadzą. Ale my się zmieniamy. Każdy jedzie godzinę tylko. Dobra. Okej. O, bo ja generalnie chyba nie jestem profesjonalna, bo powiedziałeś, że Zony przeprowadzał wywiad ze mną, a nie ja z nim. Kto to Zony jest? Widzę, że jesteś nieźle przygotowany. Ja mówiłem do żony. Żony, a nie no tak. Naprawdę, mówię ci jak bum cyk cyk. Michał Cichy, poddymiacz. Czemu kazałeś wyciąć sceny, w których obrażałeś innych dziennikarzy z MMA, z odcinka z Urodził Body Christ? Widziałeś, że i tak z tego, co nie wyciąłeś, to mówią, że jestem pijakiem, mam zaraz komentarze. Ale dobrze, ale tam były realne konflikty. Wszyscy wiemy, że MMA już teraz jest puste. No. Jak, nie wiem co, nie będę tu ale teraz obrażał. Na przykład, wiesz, i nie ma prawdziwych konfliktów. A to, co ty powiedziałeś na Kaniowskiego i na Rogozińskiego, spokojnie mogłoby być podwalinami do zajebistej walki na jednej z waszych federacji, Telezik, tyle, że... Ale wiesz, że rozmyśliłem się i teraz bym Siwujewskim chciał. Już z nimi nie A będzie Siwujewski, czy... Będzie. No. Myślałem, że jemu też tu nie daje. Tylko, że on już kontuzję wymyśla, więc wiesz, chyba nie dojdzie do tej walki. Ej, macie jakiś długopis? Znajdziemy gdzieś długopis na pewno. Ja mam czarną kredkę. Co to, kutas? A nie poznajesz? No właśnie zastanawiam się, zawsze takie rysowanie kończy się czymś innym. Tak, a czym? No nie wiem, to mogą być oczka, nosek. U mnie zawsze kończy się tym samym. O, co to jest, jakaś sonda? Tak. Ty, zobacz. Tyle lat jesteśmy na YouTubie i nie mamy własnej kostki. A ja słyszałem, że najgorsi dziennikarze zaczynają zawsze od kostki, a potem robimy dalsze rzeczy. Pan jest teraz technicznym w kanale, czy? Nie, no ja jestem też osobą, która będzie prowadzić wywiady. Czyli jesteś najlepszym polskim dziennikarzem? Jeszcze lepszym. Jak się nazywasz? Darty Zława. Jak? Darty Zława. Diti the Artist? Warszawa? Darty Zwewo? Dokładnie. Ja już nic nie zrozumiałem. No taki sobie. Ale na tym kanale, tak? Nie, mam też swoje kanały, mam też swoje YouTube, mam też takie swoje inne rzeczy. To czemu trzyma, w ogóle daj mi patrzymy, bo to jest jak święty graal, proszę Państwa. No, to jest relikwia. Ale nie wiesz, gdzie to... Podejrzanie to Marcin wygląda, ja nie wiem, czy ja chcę tego dotykać. Nie. To wygląda jak sonda, banalna. Przed Państwem Young Leosia. Siema. Po dwóch latach w Rosji. Męska wersja. Męska wersja Young Leosi po dwóch latach w Rosji. Co to niestety cię tutaj tak do nas sprowadza? Ja przyjąłem też nagrać właśnie wywiady między innymi i zobaczyć między innymi walkę Lexi. Ale wywiady z kim będziesz przeprowadzał? Z zawodnikami. A na jaki kanał? Wariat Radek Show, o. Polecam. Wariat Radek Show? Tak, wszystko się zgadza. Rozumiem, jakby, no nie kojarzę, ale to teraz już będę. Będziesz miał okazję teraz poznać. Oczywiście. Dobra, no Guli, co robimy? Idziemy na sektor. Piętro numer 1, first floor. I zaraz chwilę jesteśmy na sektorze. Attention, attention. I nawet przechodzimy obok hot dogów, bo już obczaiłem. Tam jest więcej atencji, zajebiście musimy tam. A tu już są goście, sektor numer 13. Łomamy! I proszę Państwa, jesteśmy na hali w Tauron Arenie. Witamy Was na Highlink 2! W tym miejscu będą się gromadziły wszystkie media, żeby to zobaczyć, tak? Wszedłem sobie dzisiaj w Google i wpisałem cudzysłów, gówno w dupie tuli i zamknąłem cudzysłów. Wyszukał mi tylko rzeczy jakby z tym. I znalazł praktycznie wszystkie filmy na kanale Sixpacka, nie? Pod każdym filmem. Pod każdym filmem. Przez zdjęcie z tobą. A jak powiesz, jak dokończyć piosenkę? Guli, guli.
kurwa. O kurwa, nie oglądasz. Nie pamiętam, nie oglądam zdjęcia. Zawsze. Nie ma zdjęcia. Każdy odcinek, no proszę. Dobra, no chuj, no już dobra. Ale od dzisiaj prowadzimy zasadę. Każdy, kto nie potrafi dokończyć piosenki Guli Guli, nie dostaje zdjęcia. Dobra. Ale ty jesteś ale pierwszy, więc... Od dzisiaj, od teraz. Już dzisiaj też, ale od tego zdjęcia. Witam, mogę zdjęcie? Jak umiesz dokończyć piosenkę? Guli, guli? Gówno w dupy tuli. Pięknie. Z nami Radio SK. Jesteśmy teraz live w radiu? Nie, w tej chwili akurat nie. W tej chwili jesteśmy... live w windzie. Na martwo w radiu. Nie na żywo, tylko na martwo. Ale czemu? Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK. Jak o, Body Grice, Body Grice! Siema! Cześć. Siema, Body! Cześć, siemanko, co tam słychać? Cześć, jest, Bubunio! Cześć, cześć! Też kiedyś będę raperem. Włodarze fejmu nie mają problemu, że jesteś na highligu? Jak to? Ale ja jestem jako redaktor, ja mam swoją redakcję, nie? Tam jestem jako ja z fejmu, a tutaj jestem jako redaktor. No tak, widziałem, że trochę cię, wiesz, tak jakby... Był sobie Pawłowski, na chwilę wstał i na jego fotelu usiadł Mściwojewski. Wstał Mściwojewski i na jego fotelu szybko usiadł... Nie, nie na moim. Palasite i Wardęga. Źle to, ja mam trochę żal do chłopaków. Do kogo? Do Sylwka. Dobra, proszę Państwa, mamy tytuł na film. Mściwojewski ma żal... do kogo? Do Sylwka Wardęgi. Do Sylwka Wardęgi. Jest beef. Nie, bo źle to przedstawili na konferencji, wiesz? Bo zamiast powiedzieć, że prowadzimy we dwóch, to Sylwek tak jakby po prostu był nowym prowadzącym, no nie? I stary wysyp do mi wiadomości, wyjebali ci już, wyjebali ci już. Wydarzyło się coś ciekawego ostatnio w twoim życiu, o czym chciałbyś powiedzieć? U mnie się wydarza tyle, że ja po tygodniu jak się nie widzimy, to można by książkę o tym nagrać, naprawdę. No to jedna taka najciekawsza. Jedna bardzo fajna rzecz byłem na przykład. Hoduję mrówki. Teraz formikarium mam. No i sobie oglądasz mróweczki, zajebiste. Fajnie. Czy pani jest nowym narybkiem TV reklamy? No nie tak nowym. Już 4 gale za mną. Znaczy nie 4 gale, tylko 4 eventy. Czyli na tylu galach, na eventach nie było? Tak, dokładnie. Niesamowite. Straciliście bardzo dużo. Tak? Mhm. No i jak, no to zadajemy zawsze to samo pytanie. Jak trafiłaś pod skrzydła tego gentlemana? No nie mogę zdradzić, ale to chcesz się do nas dostać, że się pytasz? Nie, tylko ciekawy jestem, jak to wysłałaś CV, nie wiem, no gdzieś poznaliście się gdzieś, no nie wiem, jak można się dostać do TV reklamy? Zadzwoniłam po prostu. Tak? Tak. No i jak ci się podoba? Jest fajnie, jest dużo wyzwań, jest wesoło bardzo. I mogę występować na dwóch kanałach jednocześnie. A na jakim kanale jeszcze występujesz? No jeszcze tutaj u was. A, będzie wojna? Nie, o właśnie, nie gadajmy takie tematy, ciężki temat. Ostatnio mam kumpla z Ukrainy, to stary, to nam się wydaje, wiesz, takie łatwe, wszystko lekkie. No nie, mi się nie wydaje łatwe. A oni naprawdę, znaczy nie, bo ja widzę, jak to media postrzegają w Polsce, no nie? To piszą o tym, jak... Tu jest szama chyba, nie? Hej, chodźcie. No, lećcie. Hubert, chodź. Chodź, póki, bo zaraz nam zjedzą. Daj spróbować tego, co to jest? To jest dragon fruit. Dlaczego obierasz tego? A chcesz ze skórą jeść? No pewnie, że tak. A ty bierzesz ze skórką czy bez skórki? Ja ściągam skórkę. Ej, widziałem twój materiał o tych krowach. Super, nie? Zajebisty. Obejrzałem stary cały, od deski do deski, bez kitu. Ale bez beki. No i dobrze, no na poważny materiał. On był w Rolling Shooker żony, ten facet, bo ja oglądałem. Czy na Prime MMA też nie będzie można nigdzie wchodzić? Wy będziecie mogli wszędzie. A co ty tu robisz, że nie, siedzisz i nie jesz? Przecież tu tak pachnie jedzeniem, że mi na przykład ślinka już cieknie. Zjedz, ziom, musi mówić na łożę. Nie mogę zjeść, bo pracuję. Niestety to wytnij, bo dostaniesz demontynalizację. No on ty i tak wrzuci co chce. Całej rozmowy nie będzie, to jest bez sensu. No. Jakby ta on wytnie tak, żeby ze mnie zrobić debila. Jak ta rozmowa pójdzie, to Hubert jest skończony w fejmie już, nie? Proszę Państwa, jak wiecie, od wielu lat ubiera nas Divers, ale od bardzo dawna nie było żadnego kodu rabatowego. Jeżeli chcecie kupić ciuchy Diversa 10% taniej, to musicie wejść w link, który znajdziecie w opisie tego filmu, dodać ciuszki do koszyka i wpisać kod rabatowy PALHAJSTV. Udanych zakupów. Z kontentem, który tutaj przygotowuje kanał TV Reklama, musiałeś się zaznajamiać, czy byłaś na bieżąco, bo interesujesz się światem freak fightów i tego typu rzeczy? Byłam na bieżąco, bo właśnie zaczęłam się interesować, jak w sumie najbardziej przyciągnęła mnie Julia Przeździęk właśnie, która razem ze mną dzisiaj jest i tak jak ją zobaczyłam, to wie kurczę, muszę ją poznać i właśnie no, ona tak mnie zachęciła do tego, żeby tutaj się dostać. No Julia na przykład chciała tutaj przyjść, bo poznała Monikę, zaczęła Monikę Laskowską wtedy, więc jakby to jest takie taki łańcuszek trochę, nie? No trochę tak. Jak się czujesz z tym, że Guli coraz częściej pojawia się na kanale PALHAJSTV? Fantastycznie. Że podoba mu się u nas dużo bardziej. Fantastycznie, ale pamiętaj Guli, będą wyciągnięte konsekwencje z tego. Pamiętaj.
A skąd je wyciągniesz? Co oznacza skrót na twojej klacie? Jebać tych, co nie wierzyli. To jest z owca WK. A może to znaczy Janczar to cudowny, nie. Niewinny... Nie. Wąs. Wąsacz. Nie. Niestety nie. Zapraszamy na challenge na włosy. Siemanko, z tej strony Pale Heist TV. Dzisiaj będziemy będziemy sprawdzać, jak srają gołębie. Czemu farbujesz włosy? A bo jesteś rudy. Na klip farbowałem. A on jest rudy, dlatego farbuje na ciemno. I tak wszyscy wiedzą, że było mi wstyd, jak farbowałem. Stary, musisz poczekać. Spotkałem bo ja mówię, bliźniaka. Ja mam warkocz, więc to chwilę potrwa. 3, 4. I co? Który? Zajebiste. Ale który był? Który ma dłuższe? A, nie wiem, nie patrzyłam. Zróbmy jeszcze porównanie... To był challenge długości włosów. Zróbmy jeszcze porównanie knagi. Dobra, poczekaj. Paper sure. No tak, patrz. On ma czarnego Hulka! No siema, co tam? Co tam? No to ja pytam, co tam? No w porządku. Słyszeliście, co się stało w Żninie? Nie. Chłop zamoczył jaja w winie. Kurwa! I to nie byłem ja! To nie byłem niestety. Chociaż lubię zamoczyć. Przychodzi baba do lekarza z niemowlęciem o ciemnej karnacji. No i lekarz się pyta, skąd pani to niemowlę? A ona odpowiada, miałam randkę w ciemno. A ty jesteś, w sensie, nie wiem, grasz w zespole albo coś takiego? Anti-hype. Bo ty... Jeszcze raz? Anti-hype. O! To on to jest jakiś znany? Nie. Nie. Nie wygląda. Raczej powszechnie nielubiany i opluwany. San pan posyć, go gali się grob, san ty silio go. Bo tak w sumie o tych włosach rozmawialiśmy, skąd taki styl? Dlaczego na przykład malujesz paznokcie? Pod publiczkę wszystko. Ale pod jaką publiczkę? Publiczkę Pale Heist TV. TV. Zawsze chciałem być na odcinku, było to moje marzenie. Tak? A to jest zoologicznego? To mi kiedyś Forest dał, bo to było jego psa i... Wyczułem kurwa temat od razu, nie? Powiedział, bądź moją suką, a ja potulnie przyklasnąłem. I... Ale to się odwrotnie zakłada, nie? Że bo to chodzi o to, że to trochę kuło. Żart to już jest tak przeruchany, Janczar, tak? Że sobie nie wyobrażam. Ale to nie jest żart, to tak faktycznie jest, wiesz? San pan poszyć, go garyś drobusz, san ty silio go... We wszystkich komentarzach mi piszą, Janczar? A to są rajstopy? Tak. Ogólnie przyjechaliśmy, znaczy ja tu mieszkam w Krakowie, a brat do mnie przyjechał. Rozumiem. Na weekendzik. I ja bratu kupiłem, kurwa, ogólnie wyjściówkę na ten. Bardzo miło. Tak, na urodziny. Na urodziny kupiłem. Wszystkiego najlepszego. O, dziękuję bardzo. No i co? No i sobie przyjechaliśmy, no nie? To super. Chujowe, no nie? No takie jest właśnie życie, no to jakby tutaj nie... Ale chuj... Chciałbym pozdrowić moją mamę, siostrę, szwagra, syna siostry i tak, i to wszystko. Czy masz więcej followersów niż na Nami-chan? Mamy zakład o 5 dych. Kto sobie zrobi zdjęcie z osobą największą ilością i wygrywa na razie na Nami-chan? No na pewno ma więcej, ale niech to jest. To można z tobą zdjęcie? Zrób mi zdjęcie. Nie. Ja robię sobie zdjęcie tylko z tymi osobami, które potrafią dokończyć piosenkę. Jaką piosenkę? Guli. O, trudne. Trudne się wylosowało. Trudne się wylosowało. Na miejscu nie byliśmy przygotowani. Słuchajcie, no, jest bardzo... Dobra, gdzie znaleźć odpowiedź w takim razie? U tamtego typa, chodź. Sprawa jest taka, że chłopaki chcą zdjęcie, ale nie znają, jak się kończy piosenka. Mógłbyś mi powiedzieć? Nie znają? Nie znają. Gówno w dupie tuli. No i teraz śpiewacie, no. Guli. Gówno w dupie tuli. Można to zdjęcie? Tak. No to klasunia, poproszę zdjęcie. Tak, wszyscy. Teraz już mogę zdjęcie, kur... A też śpiewasz? Tak. Każdy śpiewał? Jak to masz zagrać? Jak idzie piosenka? Guli. Gówno w dupie tuli. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Mój pierwszy wywiad. Jaki zrobisz z kim? Mój pierwszy wywiad? Chyba z jednym z włodarzy Alkomaster. Kuba Lasik pewnie. Tak, dokładnie. Świetna postać, no. On już jest ex-włodarzem, tak. Ale nadal jest świetną postacią. Dokładnie. Polecam Pałac Owelowe. Jeden z najlepszych programów, jakie stworzyła polska telewizja. A o czym to jest tak właściwie, bo jeszcze nie oglądałam. O niczym. O niczym? Tak, o Kubie Lasiku można powiedzieć. Jest to... Takie królewskie życie.
Że się kurewskie. Oni są właśnie tak fajnie ubrani, że tam jak hrabia on wygląda na przykład. Świetnie. Tak widziałem, on takie... jest... Kuba, pozdrawiam cię. Wy jesteście jakimś gangiem, czy tak stoicie? Co to za gang? 2120. Influencerzy muzyki, pozdrawiam. Nasz kolektyw około. A jest taki White 2115. Tylko 5 poziomów wyżej. Tak. Jesteśmy 5 lat później, ale wyżej. I jak się odejmie 21 od 20, to u nas wychodzi numer 1. A u nich co wychodzi jakieś tam, nie wiem, 6. Gówno. Ale to jest IM2120, a to? To jest skrót, znaczy logo, ale to jest z języka chińskiego tradycyjnego, oznacza powierzchnię. Powierzchnię, gmina, powiat i coś jeszcze, czyli po prostu przejmujemy jakby całą... Ale jesteście raperami? Też. Znaczy my się zajmujemy, my ogólnie działamy muzycznie, jakby nagrywamy, ale działamy też i klipy robimy, koncerty organizujemy, robimy jakby wszystkie działania muzyczne i około muzyczne. A gdzie was można oglądać? Poza tym, że stoicie tutaj... Gdzie? Znaczy ja powiedziałem w Warszawie, bo trochę inaczej zrozumiałem pytanie. A rozumiem. Na YouTubie. Że 2120 plus G, właśnie tak, jak gang. Rozwijamy social media. Czyli IM2120G. Influencerzy muzyki, bo jest G. G, bo jest OG, my jesteśmy wszyscy OG, tutaj OG gangsta. A jakie jest największe przestępstwo, jakie popełniłeś w życiu? Przejście przez czerwone światło. Bicie w miejscu publicznym. Jego nie pytajcie. Powiedz mi, Guli jest operatorem Sixpacka, czy operatorem Parhajs TV? Nie, on jest operatorem do wynajęcia. Tam, gdzie płacą, tam jedzie. Prosto. A zauważyłeś, jak... operatorską. Ej, zapomniałem powiedzieć, ile jest ludzi na arenie. Wow. Ile jest 15? 13 tysięcy podobno. 13,5, policzyłem. 13 498. Kalkulator w oczach. Czy nie? A, patrz, jak przychodzi Luiza, to w ogóle Wuwunio zmienia się całkowicie w innego człowieka. Niestety do ciebie żadna dziewczyna nie przychodzi, więc nigdy się nie zmieniasz. Do mnie przychodzi Guli, więc wiesz. Dzień dobry, wy jesteście Team Mini Mike czy Team Big Jack? Zdecydowanie Team Mini Mike. Tak? No oczywiście. A kto wygra? Mini Mike czy Big Jack? Oczywiście, że Mini Mike. Cześć. Janczar, Iwonsik, iwonsy.pl, najlepsze wąsy, kom.pl. Widzę jakiś tutaj wierny pan. No pewnie, pewnie. Mógłbyś się przedstawić naszym widzom? Jestem Łukasz i Joczok Walaszek, prowadziłem tutaj studio. O, miło. Dlaczego nas nie zaprosiłeś do studia? Dlatego, że to nie ja zapraszałem. Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Tak naprawdę. No, serio, bez beki. Jeżeli chodzi o dzisiejsze warunki pracy i robienia relacji, to jest challenge do ciebie, Wuwunio. Ty to zapoczątkowałeś. Żebyś sobie poradził, bo niedługo będziemy robić w takiej przestrzeni 2x2. I kto zrobi lepszą relację? A wiem, że dźwigniesz. Na fejmie mam trochę więcej znajomości i tam w cudownych okolicznościach złota opaska pojawiła się na mojej ręce w pewnym momencie. Tu... Pamiętam, że... Wojtek Gola was wprowadzał na płytę. Ale tylko na chwilę. Ale tam tyryryry, siema, cześć i potem jest noga, nie? Tak było. Wielu dziennikarzy, którzy tutaj się znajdują, utyskuje na rozmiar tego media roomu. A ja akurat tak się składa, że się przygotowałem i za chwilę sprawdzimy, jaka jest powierzchnia tegoż miejsca. Przetrzymać się tutaj? Poczekaj. A, przeprosiłbyś się patrzeć już. Oczywiście, czekaj, już trzymam. Tu jest 5 metrów, chodź do mnie teraz. Dobra. I trzymaj tu. Ja już widzę, że nie ma 5 metrów tutaj teraz. Trzymaj. Dobra, to w tym miejscu dokładnie, tak. Dobra. Teraz. 1,70 m, czyli tu jest 6,70. 5. Jedziesz. Dobra, stąd. Dobra. Dobra, dawaj. 20 metrów. Ale to mierzymy do końca ściany czy do drzwi? Nie no, tu się kończy media room. 6,70 na 20 metrów. Takie jest zdurne pole powierzchni. 134 metry kwadratowe. Dziennikarze utyskują, że za mało. A ja uważam, że taki mały VIP powoduje, że dużo mniej trzeba się przemieszczać, żeby cokolwiek zrobić. I dla mnie jest to spoko rozwiązanie. No jaki jest wasz taki szlagier, najbardziej znany numer? Znaczy, bo my rapujecie też. Ale to tylko dodatkowe. Jakby to jest... Ale no to ten dodatkowy numer, no jakbyście mogli tak... Nikt nie wychodzi trzeźwy. No to chłopaki, jedziecie. To jest bardzo wulgarna piosenka. Tak, ale to jest bardzo wulgarny program. Spokojna noc, tylko impreza. Nikt nie wywali w nos i taka jest afera. Nikt nie wychodzi trzeźwy. Ej, weź polewaj, na mój wychodzi melarz. Nikt się spokojna noc, tylko impreza. Nikt nie wywali w nos i taka jest afera. Nikt nie wychodzi trzeźwy. Nie. Raz, wali w nos, raz, wali w nos, raz, wali w nos, raz, wali w nos. Wszystko, ja tu chciałbym zaznaczyć, że wszystko się zgadza. Idealnie, co druga osoba bierze narkotyki. A,
W czym nie jestem ja? Mama będzie oglądała. Kolejność się zgadza. Super, chłopaki, zajebiście było was poznać. Super. Na tej gali prowadziłeś studio, czy na poprzedniej? Na poprzedniej miałem walczyć, walka trzech, nie wiem, czy widziałaś. To tam. Ty sławny jesteś. Nie jestem sławny, jestem emerytowanym youtuberem. O. Więc nie chciałbym wyjść jak Kubik, że się pcham pod kamerę, no tylko sobie. Tak po prostu zobaczyłem i cześć, bo my się widzieliśmy na PTW u Arka Pawłowskiego. No może jeszcze wcześniej na fejmie i tak. Kurde, to my się kilka razy widzieliśmy, a no tak, to ty. Czy najpierw był kolor bluzy, czy najpierw był kolor włosów? Bluzy. Włosy w sumie kolor jest od niedawna, także świeże. 3 dni temu robione. Tak? Ale to najpierw te dredy... Nie, najpierw były moje, później odciąłem swoje i zrobiłem. Ale do tych swoich włosów dosztukowałeś fioletowe dredy? Czy... Tak jak widać, tutaj czarny jest mój, a... Czyli można dotykać, bo jeszcze świeże jasne, jest, nie jest brudne. One nigdy nie są brudne. Schowaj mikrofon. Gdzie możemy kupić porządny alkohol? O, na niemdłe.pl, ukośnik mapa, benz, zapraszam. Palenie kosztuje, no. Piotrek, ile kosztuje paczka fajek? Ja nie palę już papierosów. Uuu, a mógłbyś się pochwalić ile? Ile kosztuje ta paczka papierosów, czy ile nie palę? To i to. To i to. Nie palę miesiąc, ale na szczęście cały czas wąsy kąpę, wiadomo, paliłem. Więc. A papierosy? No z 15 zł kosztują teraz, nie? O, to grubo. Szedłem na górę, mówię... Sprawdzę od kibla. I was znalazłem. Posył ci głowa. Siemano. Siema. Czy wyszliście na Jana? Nie. Dzisiaj się udało z opaską, pokaż opaskę. Zweryfikujemy, czy jest prawdziwa. Weryfikacja. Nie, no i zielone są prawdziwe. Ty masz jakąś czerwoną. No nie, no bo ja mam lepsze, nie? Jesteś zawodnik. Tak, ja się będę bił. Zajebałaś Majka? Gdzie jest Majka? Jaka telewizja jest najlepszą telewizją w internecie? Szantaż. Szybko opowiadaj, bo im dłużej opowiadasz, tym potem bardziej ten mikrofon się będzie mazał. Zajebistą telewizją jest Pal Hajs TV. Pozdrawiam was, róbcie swój content, jest taki. Zajebiście, fajnie. Dzięki za narzędzie pracy. No. Bez pracy nie ma kołaczy. Nie ma kołaczy. No. A jesteś za... Kopcu jest dużo kołaczy. A jesteś szczęśliwa, widzę, nie? Słuchajcie, udał się ten numer, nie? Udał się. Przed państwem Dominik, mój ulubiony szef MMA.pl. Nie kłam, że ulubiony. A jest jakiś inny ulubieńszy? Co innego mówiłeś na backstage. A jest jakiś inny ulubieńszy? No nie, ja innego nie znam. Jesteś moim ulubionym szefem MMA.pl. Powiedz mi, z którą federacją MMA.pl sympatyzuje najbardziej? Z każdą sympatyzuję tak samo, bo trzeba być profesjonalistą w tym biznesie. Czyli rozumiem, że Fame MMA, High League, MMA VIP. Nie, z MMA VIP nie sympatyzujemy, ponieważ nie wspieramy organizacji mafijnych. Aha, czyli rozumiem, że na każdej gali, na której pojawi się ktokolwiek, co miał problemy z prawem, to wy się nie pojawiacie. Nie, to jest twoje tutaj dziennikarskie, twoja dziennikarska pułapka. O, to ten, co wyzywał do walki. No. Słyszałeś? I Kaniowskiego jeszcze. Materiale UWB. Za 5 zł wyślę wam... Wyzywałem Rogozińskiego, to kazałem wyciąć. I Kaniowskiego też. A przed chwilą mi mówili tak, Jacek tutaj z Zenitu, zapasik, mówi tak, a może walka, to nie, z Michałem to nigdy, ja się z Michałem lubię. Ale ja byłem pod wpływem alkoholu, bo dość mocno. Pod wpływem alkoholu. Okej, rozumiem. Porywałem się, szczególnie Wubunia, rozumiem. Byłem nieśmiertelny po alkoholu, wiesz. Znowu mikrofon zajebaliśmy tutaj na żołnierzu, nie? Za chwilę będą szukać na pewno. Czy mógłbyś mi przypomnieć, jaka jest najlepsza telewizja w internecie? Trzy słowa. Będzie miał do montowania dużo. Ja montuję. Ty zmontujesz? Zmontuję sobie jak ty chcę. No, a kto montuje? Przecież Wubunia mówi, że montuje. A ty nie wchodzisz w opisy filmu? Nie wiesz, które odcinki ja montuję? A które montujesz ty? Z Gal. Wszystkie z Gal montujesz, no, Liza? Od pewnego czasu, tak. Rogo, wziąłby się za robotę. O, co tam masz? Kawka.
Bo ty nie pijesz, kurwa, no tak. Tak, tak, tak. Powiedz mi, jak w ogóle się bawiłeś dzisiaj? Wiesz co, super. Naprawdę. Ile się dowiedziałeś o walce przed walką? 2 dni. Siedziałem na kiblu. Naprawdę? I paliłem hajs. I kto zadzwonił? I ktoś zadzwonił. Z góry. Kto zadzwonił? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, to jest tajemnica, kto zadzwonił. Miałem 3,5 sekundy na odpowiedź i powiedziałem tak. Zrobiłeś tak. Słuchaj. Tak. Tak. Rozumiem. I jadę. Na którą masz poniedziałek do szkoły? Wiesz to, stary, to jest, ferie masz to jest teraz? Właśnie przerobane. Ja bym musiał teraz wejść w plan lekcji, bo nam zmienili teraz na zdalne, ale tak. Czyli tak, masz szkołę? Mam szkołę, to wszystko z czego jest. Zdajesz maturę? Rozszerzony angielski, bo zmieniłem z geografii. No polski, wiadomo, matematyka, te wszystkie podstawy. Ja jestem teraz maturalny, bo jestem w 4 technikum, nie? Więc teraz się powinienem kuć i w ogóle. Mam nadzieję, że to obejrzą jacyś nauczyciele. Przepraszam was za to, co ja robię. A wiecie, tak wygląda moje życie, a inaczej. Uważam, że jakbyś w poniedziałek zgłosił nieprzygotowanie, to nie byłoby lipy. No wyobraźcie sobie to, że jakby nie było zdalnych, to Czuk szedłby na 8 rano, kurwa, z plecakiem do szkoły. A w sobotę się bił na Heiligu. Jest to dosyć ciekawa historia, nie? Tak, to jest ciekawe. To jest mega ciekawe. Ja czasami sobie tak idę spać i mówię, Czuk, ty jesteś pojebany, nie? Bo wiesz, oprócz tej szkoły ty jeszcze jest dużo masa innych obowiązków i to jest właśnie, fajne, że o to zapytałeś, bo to jest takie odmienne, nie? Bo każdy pytał jakieś takie schematy pod wyświetlenia, to jest takie wdrożenie się z innej strony. Właśnie oglądacie odcinek z Heilig 2. 149 odcinek. A my tu z Macławem i Jaczarem. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy wy oglądacie, nagrywamy 150. jubileuszowy odcinek Podcast TV, ale nie zdradzajmy, co w tym odcinku. Niech to będzie tajemnicą, ale mam dla was pewną informację. Ostatnio na sklep wróciły koszulki i są one w formie preorderu. Jeżeli dzisiaj jest piątek i wy oglądacie ten odcinek, to preorder działa jeszcze do poniedziałku, do 21 lutego. Więc jeżeli chcecie zamówić sobie koszulkę, to wbijajcie na sklep.podcasttv.pl. Dodawajcie koszulki do koszyka, kupujcie i za miesiąc w okolicach 20 marca wam je wyślemy. Koszulki są naprawdę spoko, a wuniu lubi w cioko, więc... Ale to przepraszam, my jesteśmy na Freak Fightach, czy to jest jakiś wybieg, jakaś rewia mody? Czy mogłabyś ocenić stylówkę Piotra na dzisiaj? Tak, muszę ocenić, no. Ja jestem pamiętaj, że jestem w pracy, nie? Jesteś w pracy. Ja jestem w pracy. Za wąs, który niejedną trząs, daje ci piątkę od razu. Dziękuję. Piorun jest fajnym symbolem, więc dodajemy kolejne 2 punkty. Nawet szmatkę do obiektywu tutaj wsytą. Z tyłu pokaż. O, nie, no to sobie wziąłem baterię. Jest wypchane wszystko jakimiś, nie wiadomo jakimi rzeczami, w ogóle nie, absolutnie to wygląda niechlujnie, jak masz tak wypchane kieszenie. Przepraszam, ale pracy, pracy. Dżiny to jest w ogóle zero. Dobra, najacze plus 1, 8. Dobrze. Jakbyś mogła ocenić stylówkę Marcina na dzisiaj? Rozumiem, że to jest galowe wyjście, tak? Tak, no na gale przyszedłem. Takie wiesz, srebrne akcenty są fajne, bo to się błyszczy. Pokaż, co masz przy zegarku. Srebro i srebro, czyli plus za to, że tutaj jest dopasowane. Powiedzmy, ale że to jest rodzaj biżuterii, ale, dobra? Słuchaj, to jest srebro, ale ludzie mówią o mnie ploty. Że mój chuj jest złoty. Jezu! Ogólnie jesteście parą, prawda? Ale tak. Proszę mnie nie oceniać razem z nim. Nie, ale to jest fajne, kolorystyczne połączenie. Dziękuję. Bardzo, no. Nie? Więc po prostu ja uwielbiam, jeżeli mężczyzna dopasuje się do kobiety. Mój Maciek niestety się dzisiaj do mnie nie dopasował. On jest? Jest, ale ja wyglądam lepiej, także to nie jest, wiesz... No to prawda. To jakoś tak mi lepiej, powiem ci, że lepiej wyglądasz. Lepiej wyglądasz od niego. No ja nie wiem, ja każdemu dzisiaj 8 dam, ale nikt nie zasługuje na 10. To nie o tobie, byku. To ogni to było. Trzy wersy o glam rapie i mówisz o pseudodziennikarzu, tak mnie nazywałeś na swoim Insta Stories. To nie było stary o tobie. Nie jesteś jedynym dziennikarzem, jakby, który jest farmazonem. Ale wiesz, były trzy wersy o glam rapie i mówisz o pseudodziennikarzu. Były 2 wersy o glam rapie. Dobra, 2 wersy. Jakby była ta wstawka i to nie jest o mnie? To nie jest o tobie. 3 Edzio versus glam rap. Kurwa, ja czekam, żeby wyjaśniać, a nie ma czego wyjaśniać. No, byku, no nie jesteś jedynym dziennikarzem, nie? Kurwa, ale wiesz, jak wrzuciłeś to po glam rapie, to myślę, wszyscy do mnie piszą: ej, Edzio się zdisował, Edzio się zdisował. No, może chciałem, żeby to było do ciebie. Wtedy ci się wyróżniam. No, wiesz, jakby w różne strony skierowane, nie? Spina, nie? Więc, no... Każdy wers może być o zupełnie kim innym, więc jakby... Jakiego dziennikarza to było konkretnie? Do mnie! Ja nie pamiętam stare imienia, nazwiska każdego dziennikarza, który o mnie pisze, nie? Ale teraz już zanim 2 wersje, nie będę się go imienia ani nazwiska? To jest największa beka, że dziennikarze przychodzą do zawodników wyjaśniać, że on coś powiedział. To jest jakieś pojebane, nie? Ale mordo, to powinno być odwrotnie, że się zawodnik próbuje do dziennikarza, a nie dziennikarz do zawodnika. To jest pojebane jakieś. Mordo, to jest Heilig, tu się dzieją wielkie rzeczy.
No musisz mi pewną kwestię wyjaśnić. Jaką? Bo my się poznaliśmy na PTW. Robiłeś ze mną wywiad. Tak. A teraz ty robisz ze mną. A potem się widzieliśmy na... W MMA. Tak, no i tam był dym z zabusem. Kupla mi zdenerwowałeś. No ja nie... i teraz trzeba to wyjaśnić w ogóle, nie? Powiem ci, że jak się teraz gdzieś tutaj spotka na korytarzu, to mogłoby... Dym będzie, nie? Może być Sylwester trochę wcześniej. No kurde, nie? Słuchajcie, mamy beef oficjalnie ze Strong ekipą. Palcha STV, konta Strong ekipa. Tutaj też jest kamerzysta ze Strong ekipy. Wchodzimy w ten konflikt. Konferencje mogłyby być mega ciekawe. Mega ciekawe. Czasami w internecie niektóre osoby przekręcają trochę twoje imię. Moje też. Piszą w komentarzach Eliza zamiast Luisa. Mhm. Nie denerwujecie, to bo mnie na przykład. Nie, jak ktoś lubi anal, to proszę bardzo. To kurwa, mogę mu chuja w dupę wsadzić, kurwa, oczywiście sztucznego, kurwa. Kija w dupę. Ej, ziomal, hajs pal, teraz tu jest prawdziwy bal. Ej, ziomal, pal banknoty, 10, 20, 100 i 200 zł. Dokładnie, to Edzio wychował się na takiej muzyce i zobaczcie, jak ładnie wygląda. Tak. Powiedz mi, Lady Atencjuszko, bo ty tutaj tak zapowiadałaś, że walka... Tak, walka z tobą! Bardzo mnie irytujesz i chciałabym w końcu, żebyśmy wyjaśniły sobie pewne kwestie. No to proszę bardzo, no to... Tu, teraz, już? W tym momencie? Tak teraz? No? Dobrze, a jak już z tobą wygram i potem będziesz tam, wiesz, na tych niższych szczeblach się bić, to z kim byś chciała potem zawalczyć? Z Maszą. Kto jeszcze? Co kto jeszcze? No z kim jeszcze by chciała się zmierzyć? Z dziewczyną w Bustonu Shoesparrow. Mamy walkę na przyszłym High League, tak, wiesz? Tak, bo sprawa wygląda tak, że to jest niska strasznie, Lady nie? Atencjuszka posługująca się pseudonimem Maluba, która wygrała projekt Lady i oni tam nosiły perły. I ona... A ty masz tak dużo pereł, że po prostu... To jest niesamowite, ty jesteś prawdziwą damą, no ale... i Lady Atencjuszka jest zazdrosna, że masz za dużo pereł, jeszcze tutaj na powiekach te perły. Tak. I Maluba chce się z tobą jeszcze bić. Na stopach mam. Po prostu ja... OMG! Jeszcze tu? No. Nie, i wiesz, po prostu ja jako osoba, która... reprezentuję projekt Lady i reprezentujesz perły. Tak. Chciałabym po prostu zmierzyć się z tobą o perły, ponieważ powinnam nosić je w tym towarzystwie tylko. Nie wiem, czy się uda, bo ty to wysoka jesteś, ja jestem jeszcze w takich butach, ja mam 1,60 m. Czyli wymiękasz. Jest strach. No. Czyli wymiękasz przez wzrost. No. Myślę, że nie miałabym szansy. Wy się dziwicie, że ja nie mogę znaleźć rywalki. Każdy się mnie boi. No wiesz, chyba, że mi dadzą jakiś ten, jakieś takie opcje w obsasach, a ty... A Maluba na kolanach. No, a ty na kolanach. No, to wtedy to będzie można. Wtedy to będzie można. Czyli co? Porozmawiamy jeszcze w tym temacie. Tak, myślę, że można się tam pokontaktować. A mogłabyś się przedstawić, żeby potem wiedzieć, jak cię wyszukać? A, ja jestem Nel, dziewczyna dredziarza. Tak jest mnie najlepiej... O, to my się powinnyśmy bić. Ty się do mnie zesrałaś na Alkomaster, że ja go dotykałam po kolanie. A ja nie pamiętam tego to nawet. Dwie na jedną. Ona jest za mała. Wy jesteście 40 razy jak ona. Dobra, dawaj, możesz być ty z nią na nas dwie. Czy możesz ci pokazać motyle na przedramieniu? Tak, a którego chcesz zobaczyć? No tego, którym on jest. To jest ten motyl. To jest dokładnie ten motylek. Podobny? Tak, taki podobny. Oczy, jeżeli masz tak samo duże czułki, no to słabo. Jak to jest mieć kogoś tak znanego w klasie maturalnej, nie? Jakby, wiesz co, jak teraz, się to bardzo pozmieniało, ci powiem. Teraz właśnie ludzie podchodzą z szacunkiem, jest to spoko. Nie wszyscy, bo wiadomo, że niektórzy no, mają inny charakter, ale teraz jest to spoko, teraz jakoś nie odczuwam jakiejś dużej presji związanej z tym wszystkim, ale wiadomo, było gimnazjum, była podstawówka, było jak się miało 5000 subów, było się sławnym youtuberem, wiesz o co chodzi, nie? I były chary na głowę, bo wiesz, było piętro, gdzie była składka sodowa, no to jak naplułeś z trzeciego, no to spadło ci na głowę na pierwszym, jak szedłeś, ja sam plułem. No wiesz o co chodzi, nie? Więc były takie rzeczy, ale tutaj nie ma też się co roztrząsać nad tym, no jest tak jest, jakieś wszystkie doświadczenia musiałem przeżyć, żeby być tutaj, gdzie jestem i mieć ten swój charakter, nie? Co ci się stało w nogę? Znaczy, no już wcześniej właśnie mnie pobolewała. A czyli wyszedłeś do walki z kontuzją, no, mano no, tam. Tego przegrałeś, no tak. Tak. Nie, nie zrzucamy na kontuzję. Tak. Prywatne sprawy. Tak. Nie, bo pobolewa, już wcześniej pobolewała. Kurwa, teraz twoja walka ze Spichińskim się oddala, bo on w innej federacji się śmiga, nie? Przestraszył się. I jeszcze jedna taka mała dygresja, no bo jak wiesz, w naszym uniwersum przewija się nas to Bones i Geeks i oni zawsze opowiadają w samych superlatywach o swoich wielkich osiągnięciach freestyle'owych. Czy ty mógłbyś potwierdzić lub zdementować to, bo ja nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że oni walą w chuja, bo oni nic nie potrafią rapować. Nie, no coś tam, znaczy... Miałeś kiedyś przyjemność pojedynkować się z jednym albo z drugim? Tak, z Bonesem to, nie wiem, 4 razy może, 4-5 razy. I jakie to były werdykty? Chyba raz ze mną wygrał, a reszta to ja wygrałem. Tak myślałem. A z Geeksem miałeś przyjemność kiedyś? Nie chyba. Ale na pewno miałeś przyjemność pić z nimi wódkę.
Ja jestem abstynentem, nie piję alkoholu. Naprawdę? Naprawdę. Zupełnie, zero. A papierosów też pewnie nie palisz, nie? Nie. Ale bardziej nie lubisz, jak ktoś nie pali, pali papierosy, czy jak ktoś pije alkohol? Bardziej nie lubię, jak ktoś pali papierosy. Bardzo dobrze. Nie pal papierosów, bo nie urośniesz. Nie palę papierosów i ja już nie chcę dalej rosnąć. Dobra, ja znikam. Dziękuję wam. Pisałeś się na listę? Jaką listę? Żeby mieć jaja czyste. A. Powiedz mi, dlaczego postanowiłeś zostać strongmanem? Bo silny byłem. A nie, ale jakby skąd zajawka, nie? No, bo ja też oglądałem strongmanów kiedyś tam na TVN, jak byli, no ale no nie stwierdziłem, mówię, po chuju oni to podnoszą, to trzeba być pojebanym, nie? Żeby kurwa, możesz siedzieć w domu, a możesz kogoś zapierdalać, wiesz. A niektórzy ludzie widzą, kurwa, ja też bym tak chciał, nie? Ponosić sobie oponę. No, słuchaj, no to... Chodzi o przełamywanie własnych barier, że kiedyś nie podnosiłem, a teraz podnoszę? Że to... Nie wiem, no ja zawsze się być dużym chłopem. No, mi się to podobało, że wiesz, że oni mieli kupę siły, że dźwigali te walizki, oglądałem Mariusza Pudzianowskiego. No i tak gdzieś tam się zainspirowałem trochę jego postacią i tak się wkręciłem w ten świat strongman. Ja zawsze miałem silne barki, gdzieś tam dążyłem do tego, żeby wycisnąć 200 kg na belce szkockiej. Udało mi się zrobić 190 oficjalnie na zawodach, 200 zrobiłem na sztandze. No i tak się moja kariera potoczyła niestety, że niestety, no poszedłem w innym kierunku troszeczkę, że 200 kg nie zrobiłem, ale no 190. A jaki jest rekord świata? Kurde, nie chciałem na idiotę wyjść, 220 chyba, 218. No to niedaleko, że tak powiem, no. No ale ja to zrobiłem jako junior, to też, no tak, weź to pod uwagę, miałem 23 lata wtedy, nie? A z czym strongmeni mają problem? Z siadaniem do samochodu. Idziesz z nami? Na walkę Lexi. Nie, idziesz z nami? Dymy! Srać pod drzwiami! Ja pierdolę, tobie już się odkleiło. Tobie się odkleiło. Zaraz ci oderwę te doczepy. Zobaczymy, Marcin, trzymaj mi te... Jakie doczepy? Round one. Fight. Pokażę, kurwa. Irena, piszę, czekaj. Proszę państwa, przed wami znowu ty. Kolar, tytan intelektual, laureat Mensy, mordo. Powiedz mi, o co chciałbyś, żeby ludzie w końcu przestali cię pytać? O głupie pytania. Jeszcze raz, że co? Ciężkie pytanie, powiem ci szczerze. Ile mam lat? O. A ile masz lat? 30, niestety. Ty, ja mam 38. Chciałbym, żeby przestali mnie pytać o to, czy kiedyś będę tak dobry jak Wówunio. Kurczę, chyba, czy zawalczę. Dlaczego jestem tak zjebany? Czy kurwa jestem pijany? A jesteś pijany? No nie jestem. I to jest kurwa, i jak ja mówię, że nie, to nie, co, nie. O rekrutację. Tak? No tak, bo to jest, jakby to powiedzieć, każdy o to pyta. Z kim następna walka? A z kim następna walka? Ten, ostatnio nagrywałeś ze mną materiał i go kurwa nie wrzuciłeś. Bo to było na PTW? No wiem. I obrażałeś federację? Nie obrażałem, tylko powiedziałem, że jest chujowo. Wiem, bo pisał do mnie. Arek poprosił mnie, żebym wyciął. Wiem, bo pisał do mnie. Więc prawda jest taka, że Arek się obsrał i kazał wyciąć. I kurwa, ja jesteśmy prawie telewizją i teraz puścimy ten fragment. Znowu kurwa? Jak znowu? A ja już u ciebie jeszcze dzisiaj nie byłem. Stary, jestem gwiazdą. Tak, jesteś gwiazdą? No. No słuchaj, otwierałeś galę Heilig, no to musisz być. No i wygrałem kurwa, nie? Co? Wygrałem. No właśnie, nie wygrałeś. Wygrałem. Chuje mnie nie zrobić. Jak na takiego gościa, kurwa, który miał walki, to wygrałem. Aha, rozumiem. A jak ci się podobają walki tutaj? Tak, o kurwa, to musisz go teraz wrzucić, nie? Na Heilig. No tak będzie, no teraz leci właśnie. My go komentujemy teraz na żywo. Zajebiście, nie? Stoisz tam oparty i coś jesz. Kto jest znany? Kto jest znany? Nie spodziewałem się, że nasze pierwsze spotkanie będzie wyglądać właśnie w ten sposób. Kurwa, ja nie myślałem, że będziesz miał choker taki, kurwa, naszej... Oglądałam was wczoraj. Tak? Chyba 4 odcinki, tak, jestem wielką fanką. I jaki odcinek widziałaś wczoraj? Wczoraj robiłam sobie flashbacki z bitwy freestyle'owej. Fajna, nie? Oh. Siema, Wunio. Siema, byku. Byłeś na vlogu? Nie. O kurwa, sorry. Pozdrawiam. A jaki odcinek jeszcze wczoraj widziałaś? Bitwę freestyle'ową oglądałam 2 razy. Ja pierdolę. Domówka u Tigera. Fajnie, fajnie, że go... w ogóle super was zobaczyć, fajnie, naprawdę. Że gościmy w twoim domu, nie? Tak miło nam, bardzo. W moim domu? No, w sensie jak ja oglądasz... Ja tu nie mieszkam. Ale jak oglądamy, oglądasz, to jesteśmy gośćmi w twoim domu, jak nas oglądasz. Bardzo nam jest miło, że nas zapraszasz. Stałymi walcami. No i tak. Bardzo nam miło. Ja mam taki autorski żart, bo jest taki... cześć, Luiza. Janczar, pozdrowienia. Cześć, Bonus. Cześć, Giggs. O. Hej, Bonus. Bo jest Bony. Tak. Bo jest tak, jest taki, nie wiem czy to raper, ale Shaggy się nazywa, nie? I wchodzi Shaggy do sklepu i mówi, poproszę szlugi.
A jakie? Mentolowe, love. Sucha strefa. Jakieś interwencje były, czy grzecznie dzisiaj? Spokojnie. Tak? Żadnej lewatywy nie trzeba było robić? Wyjątkowo nie. Wyjątkowo nie. A często się na takich eventach zdarza, że trzeba zrobić prewencyjną lewatywę? Wie pan, tajemnica lekarska nic nie ma. No tak, to nie można tego, no tak, tak. Ale życzę paniom, żeby jakaś się jeszcze dzisiaj przytrafiła. I miłego dnia. Dziękujemy. I teraz w tym kurwa roku podbiję kurwa polski internet, zakładam swój kanał. Tak, tak podbijesz internet, że nawet poddymić nie potrafi. Stifler 17 cm. Dobra, zaraz zadymię. No to dym, no. Ty, masz hajs? Już. Patrz, Lady Atencjuszka wspomina mnie w swojej relacji. Lady Atencjuszka, a czemu ona do tobie leżała? Bo się biłyśmy, miałyśmy tak? Sparring, no. A ja ty siedziałem? Kurwa, ja myślałam, że ona naprawdę zrobi, tylko że tylko sobie zrobimy face. Zawsze chciałeś tego mini-majka, no nie? Zawsze chciałem i co? No i co? Niestety dostałem na pizdę. Porażka chujowo smakuje, nie? No chujowo, ale mam nadzieję, że... Ale chciałbyś rewanżu, czy chciałbyś... Chciałbym rewanż, myślę, że Michael da mi rewanż, ale to muszę się teraz zacząć solidnie przygotowywać, a nie, kurwa, raz pójść 5 razy w tygodniu, a raz nie pójść w ogóle. Powiem wam tak, nie wiem, czy gość się jeden posłuchał, przyszedł i mnie się zapytał, jak ma dzisiaj obstawić. Ja mówię, obstaw, że wygram przez TKO w drugiej rundzie. Jeśli on to obstawił, a tam duży kurs był strasznie na to, tam koło 6 czy 7, to jeśli mnie posłuchał, to kurwa wygrał chyba. Znasz jakiś kawał, mordo? Ja jaki znam kawał? W chuj cringe'owy i mega stary najbardziej na świecie. Jedziesz. Przychodzi baba do lekarza. A nie, to chuj, pomyliłem. Nie, dobra, jebać, to nie znam. Nienawidzę kawałów, stary, szczerze. Kawałów, kabaretów. A co lubisz? Dziewczyny. Bicie. Czyli po prostu ten, rock and roll. Rock and roll, no. A ty? Tak samo. No i fajnie. Zapytasz mnie o coś? To moje marzenie. Będzie wojna? Rosyjsko-ukraińsko-ogólnoświatowa teraz, czy nie będzie? To jest ciekawy temat. Mamy czas, nie? Jeszcze się nie zaczęło. Nie, jestem... Jakby ja się nie nadaję do takich pytań, bo ja później wyjdę, ja później będę się oglądała. Gdzie wychodzisz? I kurde. Dobra, to no, coś z prostszych pytań. Dokładnie. Dlaczego słońce rozjaśnia włosy, a przyciemnia skórę? Tak, czuję się właśnie skompromitowana. Jeszcze raz, że co? A to chodzi przez barwnik, wiesz? Bo wypala barwnik we włosach, a na skórze ten barwnik jakoś inaczej działa i o to chodzi. Spieka się skórę. To pewnie jakaś tam pigmentacja, coś te sprawy, tak z tego co wiem. Ciężkie pytanie, powiem ci szczerze. Okej. Okay. To jest w ogóle ciekawe, ale gdzieś o tym czytałem i po prostu jaśnieją po to, żeby zbierały mniej fali słonecznych chyba, tak? Dobrze? Albo coś pierdolę. A skóra dlaczego ciemniej? Żeby zbierała więcej fali, tak? Żeby jednak było równowaga, bo tak? Się grilluje. Słońce przyciemnia skórę, ponieważ nasz pigment tak na to reaguje, że po prostu nasza skóra staje się ciemniejsza. A czemu rozjaśnia włosy? Tego nie wiem. Ponieważ pigment, który jest zawarty w skórze, ciemnieje, a pigment zawarty we włosach jaśnieje. Niesamowite. A nie? Ale bez sensu, a było odwrotnie. A tobie włosy ciemnieją? Nie, no wiesz, mi to nie ma co ciemnieć, nie? Mi to nie ma co ciemnieć. A jakbyś chciał zapuścić, to byś zapuścił przecież. Ostatni raz miałem 10 lat... A czy robimy petycję, żeby Bubunio zapuścił włosy raz? Tak 2 miesiące, żeby ich nie obcinał, stary. Zobacz, jak Janczar się cieszy, aż mu się wąs podniósł do góry. Ej, zróbmy to, stary. 2 miesiące. To zrobimy tak, 2 miesiące nie golisz głowy. Tak, ja 2 miesiące nie golę głowy, a ja na łyso. A ty 2 miesiące nie będziesz narcyzem. To nie, odpuśćmy. Byłeś tam już przy drzwiach, tam w rejestracji? Nie, nie. Nie, a wypełniałeś druczek, czy nie? Nie. A czy jeszcze nie wypełniałeś druczku? Nie. Okay. Jakiego druczku? Druczek do jebania soczek. Co tam u ciebie, Marcin, słuchaj? Patrzę, jak jesz. No, spoko, fajnie. Lubię patrzeć. Więc podchodzę do niego i mówię, Michał, po co ci głowa? Jem nią. Używam jej do pracy. A jesz nią? Tak. Do myślenia. Do walki. Kręcę nią? Do picia. Czapkę mogę nosić. Nie wiem, nie miałem wyboru. Żeby komuś nią zajebać. A można podpowiedź? Jem nią. Jem nią?
Jem nią, no. Jem głową. Ja się kręcę. Ja myślałem, że ustami jem. Ale super. Siema. Matko z Turką, co tu się... A! To jestem ja! Tak, to ty! O, i moja córka nawet z tyłu jest. Ej, to jest dla ciebie? Tak. Dziękuję ci bardzo. To jest... Nie ma, nie wiem, czy jest tutaj Bones i Geeks. Nie ma akurat ich. Słucham? Akurat ich nie ma. No, ale twój obraz mam... Niestety ochrona go zatrzymała. O nie, to nie miło, pewnie to się też nie miło. Tak, ale nie, no oddadzą mi go. A, to dobrze. Też się cieszę. Czy dzisiaj Heilig się opłacił? No nie wiem, kilka walk. Takich, których chcieliśmy zobaczyć. Kilka walk takich, których nie chcieliśmy zobaczyć. Chciałbym powiedzieć jedno. Jarek, Pasza, runda nasza, owca, jesteś bardzo dobrym zawodnikiem, ale potrenuj troszeczkę. Mamy nadzieję, że będziemy na tak zwanym roomturze po Heiligu 2. Wiesz, w jakiej powinnaś stanie nagrywać? W Luizjanie. O, daj to do wyjści z kibla. Wiesz, w jakiej powinnaś stanie nagrywać? W Luizjanie. Jezus Maria, chciałabym być w twoim stanie. Jesteś jakim? Jesteś trzeźwa? Naprawdę? Okej. To nie chciałabym być. Dzień dobry, cześć. Widzę, że Ola, ty masz jakąś pro opaskę. Dzisiaj inaczej. Dzisiaj po prostu w formie bycia gościem i oglądania. O, to super. Jak awansowałaś na to zaszczytne miejsce? Nie awansowałam. Nie dostałam akredytacji. Prawie już jesteś w Polhaj Stawał, jak w twoim MMA. No, dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. Wiem, z czym to się je. Poznałaś gorzki smak akredytacji. Tak, gorzki smak akredytacji i osób, które mnie nie lubią. Rozumiem. No, ale podobała ci się gala. No, super było właśnie. Fajnie było przyjść tak nie do pracy. Tak. Gdzie masz Marcina? Na dole. A, na dole no, jest. To... Nie a, tak, widzisz, tam w blasku flash. Tam, gdzie ja nie mam wstępu. Widzieliśmy się na Heiligu poprzednim, tak. I mówiłeś, że 3 miesiące nie piłeś, a tydzień nie waliłeś konia. Jak było teraz? Ile nie piłeś, ale nie waliłeś konia? 4 dni nie waliłem konia, miesiąc nie piłem. Półtorej. Co było trudniejsze? 4 dni nie walić konia, czy miesiąc nie pić alkoholu? 4 dni nie walić konia. Rozumiem. Nie, się załamałem. Zamiast w wieku jesteś, zazdrościsz, kurwa. zazdrościsz, kurwa tego, czego? Pomysłowości, wymyślaniu pytań, no ja kreatywnego podejścia do pracy. Temat wymiotowania a ty, no co robisz ja? To co samo, ja? Co wszyscy co? Na tej ścianie. Ja to samo? No tak, to kurwa. Samo? A jak ja mam kreatywne pytanie, to się spiął. Widziałeś jakieś erekcje? Czego? No, pierwszy raz chyba. Dziękuję. Ale tak serio pytam. Oceniam jako kompana. No ja, tak, zdarzyło się. No, co wieczór widzę. Tak? No. Nie, no co ty, kurwa, prawicze. No. Ciężkie pytanie, powiem ci szczerze. Okej. Okay. Wulkanu czy czego? Nie, no... Erupcja jest wulkanu. Aha, elekcję, wolną elekcję? Nigdy nie byłem na elekcję. No, a wiesz o co chodzi, erekcja. No to jak tak krew... A erekcja! Może być dużo. Jest jednej rzeczy tylko. No mówię o tym, o czym myślisz. No. Widziałeś, tak, kiedyś widziałeś. Tak, no. Erekcję? No. No. No nieraz, no. Myślę. No tak. A jak... Wiesz jak działa erekcja, nie? Jakby podstawy znasz. Będzie tak turbo głupie, stary, już czuję. No i wiesz na jakiej zasadzie ona działa, nie? No wiem. Jak ona się kończy, tak. To ta krew wraca do naszego krwiobiegu i tak. To nie jest trochę obrzydliwe? Nie, w sumie. Nie, myślę, że nie. No chyba nie, stary. Ale ja znam bardzo wiele ludzi, którzy cały czas mają tą krew, kurwa, znaczy ten mózg mają tam. Ona była tam, a potem jest w głowie, potem jest tu. I w ciągu naszej rozmowy ona cały czas tutaj krąży, nie? Stary, czuję się zbyt słabo przystosowany psychicznie teraz, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie no, dlaczego? Wiesz, jak wszystko przepływa przez nasze ciało, no to ma ciebie obrzydzać twoje ciało? No nie. A cię to obrzydzi? No właśnie się tak rozkminiam ostatnio, że to takie trochę dziwne, nie? Że potem ta krew jest w głowie mojej na przykład, nie? Albo w ręku. No jedna głowa, druga głowa, wszystko się zgadza, nie? Chłopie, wypełnia ci później głowę i przez to mamy chujowe, na kolejną. Są chujowe pomysły. A oddawałeś jakieś krew? Tak, a nawet ostatnio i żyła mi pękła, jak oddawałem krew. I mam takiego siniaka na ręku. Pokaż. Nie, no już się nie będę rozbierał, bo ta marynarka jest dość slim. No nie chcę, żebyś się rozbierał, żebyś pokazał tylko. Oddawałeś kiedyś krew? Tak. No i ta krew twoja może być teraz w erekcji jakiegoś faceta. Okej, okay. Nie wypowiadam się.
Stary, proszę, nie rej mi głowy. Już wystarczająco dzisiaj mam ją porytom. No, coś w tym jest. To już jest obrzydliwe. No tak, to jest, no spoko. Ale wiesz co, nie, w sumie to nie, ja mam to wywalone. Kręci cię to trochę. Rozumiem. Ja nie wiem, o co ci chodzi, kurwa, nie? Ja pierdolę. Łeb mam poobijany, a ty mi pierdoli o penicach. Może tak być. I pomagasz mu? Przysłużyliśmy się, ale to chyba nie jest tak czy źle. Czy to nie jest źle? Nie. W jakiś sposób, jak on robi swoje, to ty robisz razem. Alkohol czy ja ciebie? To prawda, było pite. Nie. To jest całkiem smako... Nie, tak, zdecydowanie. Idąc dalej, oddawałeś kiedyś krew? Tak. No to ta krew teraz może być? No, nawet na przykład w tobie. Szczepiali tobie kiedy... Nie, jeszcze tobie nie. Jeszcze ale okej, okay, ale w kimś może płynąć krew z mojego penisa, do tego dążysz. No. To akurat o tym tak nie pomyślałem, ale to dobra rozkmina, no. To nie jest trochę obrzydliwe, że to było tam, a potem jest w głowie... No jest, dlatego ci mówię, że prawiczkiem jestem, nie? No tak, pojebane, nie? Skąd to pytanie? Znaczy generalnie jakiś tam... Znaczy to nawet nie byłby procent, to by było takie, nie wiem... To nie byłoby widoczne, ale by było. Mówiąc szczerze, to niedużo tej krwi tam naprawdę musiało dopłynąć do tego penisa. U mnie bardzo dużo ją mleje. No to zazdroszczę. I naprawdę chcesz powiedzieć mi, że robisz sobie taką listę, najśmieszniejsze rzeczy, które powiesz i zachowałeś tak ważną rzecz akurat na rozmowę ze mną? Tak. Widziałeś kiedyś erekcję, nie? Tak. Tak? Tak. A widziałeś... To samo, wszystkim zadajesz. A ty jesteś zazdrosny o te pytania? Wszystkie... Rozumiem. Te pytania, które zadajesz Kaniowskiemu, już innemu nie można. Nie. To ta krew mogłaby być teraz? To nie ma znaczenia, bo to tak byś, nie wiem, zapakował sobie coś do reklamówki, ta reklamówka leżała na ziemi, ale to wszystko, co w środku, jest dalej czyste, nie? Ale dobrze rozkminił, dobrze rozkminił. Tak, ludzki rozum, nie? Czyli jakby nasz organizm jest taką jedną wielką reklamówką. No, dokładnie, no. Takim workiem jesteśmy, więc to, czy ta krew jest wnętrznościami, nie tak. Wiem, w kroczu, czy kurwa, nie wiem, pachami. To jest one chuj, tak? Dobrze wyszedłem. No tak, jeden chuj, czy jest... No tak, ale jak już oddamy komuś krew i ona jest w innej reklamówce, to już jest tak słabiej trochę. No ale uratujesz komuś życie. I to jakie to życie będzie przyjemnego, ona będzie tam akurat. No nie? Moi drodzy, jest już późno, nie chce nam już się więcej pracować, wracamy do Warszawy. Ja jeszcze mogę pracować. Tak, jeszcze możesz, no to zostajemy, to jeszcze robimy. Nie, dobra, wracajmy. Cześć, jak ci się podoba na gali Heilig? Oceniam... 8 na 1 do 10. 8 na 10. A w skali od 77 do 428? 69. Będziemy powoli się zbierać do domu, wracać. Nie myślcie to, że zrobiliśmy taką średnią relację. Zobaczcie, mamy w relacji Lexi. Czekaj, bo nie widzę. O, teraz widzę. Mamy, zobacz. Jest wywiad z Lexi u nas w materiale? Jest. Tam jest dubiel. Mamy wywiad z dubielem u nas w materiale? Ktoś z nim rozmawia? Tam stoi. Jest. Jest. Jest wywiad z Denisem u nas w materiale? Jest. Więc nie mówcie to, że nie ma wywiadów po walkach, bo są wywiady po walkach. A teraz zbieramy się do domu. Dziękujemy. Elo. Ja spierdam do domu. Gratulacje. Dzień jedzie do domu. Od dziś jodę. Od dziś jodę, to jestem dominatorem. Pozdrawiam. No i Bubunio podsumował. Dzięki stary. Cześć Luiska. W tym odcinku to już wszystko, a w następnym zobaczycie. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni i wspaniali. Z tej okazji Feno zaśpiewa dla was swoją szlagierową piosenkę. Ekolodzy kurwy. Dziękuję. Wiem, to było słabe, więc zróbmy to jeszcze raz. Mamy tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście świetni. I z tej okazji zapraszamy was na LOL Content z Feno. Na. Będziemy mieć musztardę i ketchup. Ale ja? Tylko ja? Tylko ty. Wygrałeś, stary. Kamera, akcja. Lubisz musztardę? Oho. To jest. Teraz ketchup. Dobra. Na.
na. No content to jest.